To, czego nie strawił ogień, zalała woda ze strażackich węży. Trzy rodziny z Witanowic, które straciły dorobek życia w ubiegłotygodniowym pożarze budynku mieszkalnego, czekają na pomoc ludzi dobrej woli. Do pożaru doszło 12 marca. Zapaliło się poddasze budynku, w którym mieszkały trzy rodziny. Z ogniem przez całą noc walczyło 14 zastępów strażaków z powiatu polkowickiego oraz głogowskiego. Zniszczenia są bardzo duże. Rodziny poniosły duże straty w mieniu, praktycznie jest to dorobek ich całego życia. Część można odzyskać, ale to są bardzo duże straty. Ośrodek Pomocy Społecznej, na samym początku zorganizowaliśmy żywność dla tych rodzin, została dowieziona. W następnej kolejności zawieźliśmy odzież. Pracownicy socjalni liczą też na pomoc mieszkańców, którym nie jest obojętny los pokrzywdzonych rodzin. Dlatego organizują specjalną zbiórkę dla pogorzelców. Ofiarować można koce, pościele i meble, ale najbardziej potrzebne są materiały budowlane oraz sprzęt gospodarstwa domowego. Nadal potrzebujemy jeszcze 4 wersalki, potrzebujemy przede wszystkim materiały budowlane, takie jak regipsy, gładzie, farby, materiały do odbudowy dachu, czyli tam krokwie czy blachodachówki, tego typu są najbardziej potrzebne te materiały, dlatego apelujemy o pomoc do społeczeństwa. Jeżeli ktoś może ofiarować jakąś pomoc, to bardzo prosimy. Potrzebne rzeczy i sprzęty można przywozić do gminnego ośrodka pomocy społecznej w Gaworzycach.